od razu biorę się do roboty. Jadę po przyczepę. Napompuję koła. Przy okazji ten licznik tutaj, co widzicie, może wymienię. O, żeś ty. Mam go ze sobą. Na którymś z moich filmów widzieliście, jak go naprawiam. Tam była, w sumie naprawiam, no duże słowo. Szybkę wymieniałem. No i czyściłem całego, bo on był taki, taki troszeczkę, no, do czyszczenia. Oj. Dziesiątka pali elegancko, ale zauważyłem, że chyba nie ma albo jest za mało płynu w chłodnicy. Muszę się tym zająć, ale to jak przyjadę. Temperaturę będę kontrolował, więc... Lubię taką pogodę, bo zdjęcia ładnie wychodzą i film fajnie wygląda. Także zobaczymy dzisiaj akcję taką trochę. Zobaczymy, jak zdążę z czasem i wymienię ten liścik, jeszcze będzie ładna pogoda. To słuchajcie, zapinam przyczepę i wracam. Ładnie pola przygotowane do zimy. Tutaj też. No i w każdym razie mam nadzieję, że trochę jeszcze w tym roku zrobię. Oczywiście święta przed nami. Jutro jadę po choinkę. Jakieś lampki dokupię, coś takiego. Może parę bombek jeszcze. A jak u was ze świętami? Choinki już stoją, czy jeszcze nie? Czy kiedy będziecie kupowali? Ja kupuję jodłę kaukaską. Tak jak co roku. Bo fajne to drzewko, długo stoi. Igły się tak nie obsypują. No i przede wszystkim te igły są niekujące. No i te obostrzenia takie całkiem dzikie zupełnie. Człowiek zawsze chciałby się z rodziną zobaczyć, zaprosić do stołu, jak to zawsze bywa. A tu nas tak załatwili, zobaczcie, no. No ale nic. Każdy orze jak może. Słuchajcie, jechałem teraz tym ciągnikiem, tak? Jadę zresztą. A on mi tak jakby kuleje na lewą stronę. Nie wiem, czy to widać. Na równym, jakbym jechał, byłoby lepiej. Ale właśnie tak na lewą stronę tak kuleje i nie wiem, co to jest. Powietrze jest równo. Napompowane koła, ok. No, opaska z tłumika jeszcze nie zdjęta. Ciekawe kiedy. A, no i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz. Tak sobie pomyślałem, że skoro ja ciągle w tej robocie, nie mam kiedy, to wiecie co? Zatrudnię pracownika. Dokładnie. Traktorzystę. Także jak ktoś jest chętny, macie mój adres e-mailowy.
pisać. Zobaczymy. Tutaj myślę, że dużo ludzi jest w pobliżu mnie, którzy oglądają, chcą sobie dorobić. To zapraszam. Ja jadę do roboty. Powiem, co jest do zrobienia. Wracam z roboty, sprawdzam. Rozliczamy się jak trzeba i już, no. I wtedy będę miał robotę zrobioną i w Niemczech, i w polu. Będzie mi łatwiej ze wszystkim, a przy okazji ktoś zarobi parę groszy. W jaki sposób? To się dogadamy, na pewno. Także zapraszam do kontaktu. W opisie dam jeszcze raz mój adres e-mailowy, żebyście nie musieli szukać. Piszcie, skąd jesteście, ile macie lat, bo to dla mnie będą najważniejsze rzeczy. Także zapraszam tutaj ludzi z okolic Trzebnicy. No i tutaj znowu stare bagienko, znaczy bagienko, te dziury, doły, ale osuszone. Ostatnio jak jechaliśmy tędy, to była woda. Traktor to traktor, wam powiem. Dziury, doły, nieważne, jedzie. To jest maszyna. Żadna terenówka tego nie zrobi. Chyba ktoś z kultywatorem jechał. Zajadę na miejsce, to wam zrobię jeszcze relację, słuchajcie, z wymiany tego licznika obrotów. Mam nadzieję, że będzie działał. Że tam przy silniku ten napęd jest w porządku. Jak wymienię licznik i linkę, to będzie ok, a jak nie, to trzeba będzie pojechać po nowy napęd. No i co jeszcze, słuchajcie, no w sumie zostaje na parę tygodni, także będzie teraz dużo, dużo relacji. Pozdrawiam cię, Paweł. Bo ty pytałeś właśnie o to, żebym dużo filmów porobił, żeby było co oglądać. No więc od razu, słuchajcie, wczoraj przyjechałem wieczorem, a dzisiaj już w ciągniku. Także absolutnie nie będzie czegoś takiego, że ja coś będę robił, ale nie będzie relacji. Relacja będzie ze wszystkiego. No może nie skupowana choinki, ale ze wszystkiego, co w polu, przy ciągniku i dookoła pola. Muszę Roberta przekonać, żeby mi tą 60 czerwoną zrobił. A tą drogę chyba znacie też, co? Moich filmów. Parę razy jechałem. A to z drzewem, a to z przyczepą. Tak jakoś. Ale się na pogoda trafiła. Ho. Teraz w każdym razie trudno jeszcze coś opowiadać o ziołach. Ale zobaczymy, może wam coś opowiem o czymś innym.
skupiam się na razie na tym, żeby robotę zrobić jak trzeba przy traktorach i w polu i wykorzystać ten czas. Co myślicie jeszcze o tym, żeby w tym roku zasiać coś? Bo taka pogoda, że można by, tak mi się wydaje. To piszcie w komentarzach, bardzo byłoby fajnie, bo ten komentarz, słuchajcie, to też jest taką formą wsparcia, bardzo fajną zresztą, łapki to samo, wtedy kanał zdobywa zasięgi i wszystko się fajnie kręci. Także trzymajcie się tymczasem. Dzisiaj nakręcę przynajmniej jeszcze jeden film. Powiem, może dwa, ale nic nie obiecuję. Jak zdążę, to ten ukaże się na pewno dzisiaj, a jutro następny. Pojutrze też następny. Trzymajcie się. Cześć.